coraz bardziej konkurencyjnym świecie e-commerce, każdy biznes chce się wyróżnić i zawalczyć o uwagę klientów. Jak to zrobić za pomocą SEO? Oto najważniejsze elementy pozycjonowania sklepów internetowych. Odpowiednio dobrane słowa kluczowe to podstawa. Musisz wiedzieć, jakie frazy wyszukują twoi potencjalni klienci i wykorzystać tę wiedzę do swojej strategii pozycjonowania. Dzięki temu twoje produkty będą jeszcze łatwiejsze do znalezienia przez potencjalnych nabywców. Zapewnij unikalne i angażujące treści dla swoich odbiorców. Twój content powinien być nie tylko wartościowy, ale również zoptymalizowany pod kątem SEO. Odpowiednie opisy produktów, poradniki czy recenzje docenią nie tylko klienci, ale i algorytmy wyszukiwarek. Nie zapomnij o nagłówkach i metaopisach. Sklep internetowy powinien działać jak dobrze naoliwiona maszyna. Szybkie ładowanie strony, responsywny design dostosowany do różnych urządzeń oraz prawidłowa indeksacja treści przez wyszukiwarki to elementy, które przekonują klientów i wpływają na lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania. Buduj relacje z innymi wiarygodnymi stronami, aby zdobyć backlinki, które poprawią pozycję twojego sklepu internetowego. To działa jak najlepsza rekomendacja. Pamiętaj przy tym o unikaniu nieetycznych praktyk, które mogą zaszkodzić twojej reputacji. 67% użytkowników korzysta głównie ze smartfona. Upewnij się, że twoja witryna jest responsywna, a sklep doskonale wygląda na każdym ekranie. Śledź wyniki i reaguj, aby osiągnąć sukces. Obserwuj pozycje w wynikach wyszukiwania, ruch na stronie, konwersje i inne wskaźniki, które pomogą ci ocenić skuteczność działań i wprowadzić ewentualne korekty. Dzięki analizie będziesz mógł dostosować strategię i osiągać lepsze rezultaty. Spraw, aby twój sklep internetowy był przyjazny dla użytkowników. Zadbaj o intuicyjną nawigację, łatwe znalezienie potrzebnych informacji i produktów. Ułatwienie procesu zakupowego z pewnością przełoży się na większą konwersję. Jeden obraz wyraża więcej niż 1000 słów, ale w pierwszej kolejności użytkownik musi go znaleźć. Dlatego w e-commerce tak ważne są działania pod kątem optymalizacji grafik. Potrzebujesz więcej wskazówek? Zajrzyj na naszego bloga.